Festiwal jest takim momentem, w którym możemy to wszystko zobaczyć, podsumować, nagrodzić najlepszych, ale przede wszystkim cieszyć się tym udziałem w tym bardzo szczególnym wydarzeniu. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu kulturalnym naszego miasta. Wszystkie projekty artystyczne dziejące się w naszym mieście są ważne, ale to projekt bardzo szczególny. Projekt związany z nie tylko samym festiwalem, ale w ogóle tradycją i takim obszarem kultury w naszym mieście, jakim jest film. To Gdyńskie Centrum Filmowe, to Szkoła Filmowa, to Fundacja Filmowa, ale także bardzo aktywny udział mieszkańców naszego miasta w bardzo wielu obszarach aktywności festiwalu. To nie tylko pokazy filmowe, ale debaty, dyskusje, wystawy. Bardzo się cieszę, że trwają już ostatnie przygotowania do festiwalu. Wszystko niemal gotowe, a my cieszymy się na to, że przyjeżdżają do nas tak fantastyczni goście i czekamy na to wielkie święto polskiego kina. W tym roku zgłoszono 135 tytułów. To pokazuje, popularny zrobił się ten konkurs. Wydaje mi się, że najciekawszym takim wydarzeniem w tym roku jest niebyły Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Mówimy o latach 82-83, kiedy festiwal, wtedy jeszcze Gdański Festiwal, nie odbył się z powodu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Natomiast myśmy razem z kuratorem tego niebyłego festiwalu, Miłoszem Stelmachem, postanowili skoncentrować się wyłącznie na tytułach, które już nigdy na trójmierskiej imprezie się nie pojawiły i w jakiś sposób przywrócić je pamięci festiwalu. Ja się śmieję, że w tym roku robimy w Gdyni aż trzy festiwale. Z jednej strony niebyły festiwal, z drugiej strony oczywiście ten właściwy Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a z trzeciej strony festiwal o nagrodę Złotych Lwiątek imienia Janusza Korczaka.